barierę ścianę dotyka najczęściej młode osoby. To są osoby chorujące które rozpoczną chorobę między 20 a 30 rokiem życia. Ale proszę pamiętać, że coraz częściej mamy stwardnienie rozsiane wczesno dziecięce i coraz częściej mamy stwardnienie rozsiane o późnym początku, czyli w czwartej, piątej dekadzie życia. Ono zupełnie inaczej przebiega niż klasyczna postać osób młodych, dorosłych. Choroba częściej dotyczy kobiet, bo chorują one mniej więcej dwukrotnie częściej, nawet trzykrotnie częściej niż mężczyźni. Choroba w Polsce obejmuje około 45-6 tysięcy osób, tyle mamy osób zarejestrowanych z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego. I z roku na rok świeżych rozpoznań przybywa. Przybywa nam między innymi dzięki dostępności do metod diagnostycznych, ale również dzięki zmienionym kryterium rozpoznania, dzięki czemu możemy wcześniej pacjentów zaczynać leczyć. Przed wielu laty były prowadzone takie badania obserwacyjne dotyczące, jak prędko pacjent nieleczony osiągnie niepełnosprawność. To było dosyć łatwe, bo po prostu nie mieliśmy dawno temu leków, natomiast rzeczywiście między połowa pacjentów po 10 latach trwania choroby, od pierwszych objawów, od rozpoznania choroby, osiągało jakąś zauważalną niepełnosprawność. Po kolejnych 10 latach połowa osób już była na wózku inwalidzkim i były to czasy, kiedy pacjenci umierali na stwardnienie rozsiane. Natomiast wprowadzenie terapii immunologicznej, zarówno pierwszej, jak i drugiej linii, kategorycznie zmieniło nam postęp niepełnosprawności u pacjentów i zmieniło przebieg choroby. My w tej chwili bardzo rzadko spotykamy się z osobami z wysokim stopniem niepełnosprawności, mówię o pacjentach aktywnie leczonych. Pacjenci przez szereg lat nie osiągają niepełnosprawności, natomiast również jest to możliwość utrzymywania tych pacjentów długotrwale w wykonywaniu pracy. Tak? Te osoby nie muszą rezygnować z pracy, nie muszą przechodzić na rentę, mogą być cały czas aktywne zawodowo, mogą zakładać rodziny. Kiedyś istniało taki pogląd, że pacjentki chorujące na stwardnienie rozsiane nie powinny zakładać rodziny, bo sama ciąża będzie przebiegała niekorzystnie, będzie wpływać, ciąża może korzystnie na samo stwardnienie rozsiane, ale niekorzystnie okres połogu i macierzyństwa. My w tej chwili wiemy, jakie czynniki są prognostycznie niekorzystne dla macierzyństwa, ale na pewno jest to sam fakt chęci zajścia w ciąży przez kobiety chorą na stwardnienie rozsiane. Także wiele lat prowadzenia leków, doświadczeń naszych, jak i obserwacji własnych, jak i klinicznych, również z badań klinicznych, pokazało, że jak najwcześniejsze wprowadzenie terapii po pierwsze ograniczy pacjentowi postęp choroby, po drugie może tę chorobę na wiele lat zatrzymać. Teraz częściej mówi się o tak zwanym wyleczeniu stwardnienia rozsianego, czy długotrwałej remisji i pewnie wcześniej czy później zostanie wprowadzona definicja remisji, prawdziwej remisji choroby i momentu, kiedy można spokojnie pacjentowi odstawić leki. Bo trzeba się zastanowić, jeżeli pacjent jest w remisji 5-10 lat, czy to nie już jest moment do odstawienia leczenia i przerwania leczenia, prawda? Można spróbować zrobić taką remisję, taką przerwę w leczeniu, oczywiście nie przy każdym leku, ale coraz częściej się mówi o możliwości przerwania leczenia w sposób absolutnie świadomy, zgodnie z naszą wiedzą medyczną. Stwardnienie rozsiane, diagnoza jest absolutnie dla każdego z pacjentów, bez względu na wiek, bez względu na płeć, rozpoznaniem, które od razu kojarzy się z pojęciem niepełnosprawne. Na szczęście, dzięki erze leków, które dosyć szybko pacjentom włączamy, mamy możliwość walczenia z chorobą. Z pacjentem zawsze trzeba porozmawiać, że jest to choroba, która owszem będzie do końca życia, choroba, z którą da się żyć, choroba, która dzięki temu, że ją leczymy, umożliwi pracę zawodową, życie rodzinne, korzystanie z przyjemności, spełnianie swoich marzeń. Nie jest to choroba, która człowieka zaszufladkuje do osoby niepełnosprawnej, której nie może się ruszać w domu. Ja głęboko namawiam wszystkich do tego, żeby nie brać się pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane. Rozpoznanie to nie jest wyrok. Nie bać się takich pacjentów zatrudniać, bo część osób musi ukrywać przed swoim pracodawcą, że choruje na jakąś chorobę. Jest to choroba zakaźna, o tym również trzeba powiedzieć. Wiele lat temu Państwo robiliście wielką kampanię, co Polacy wiedzą o chorobie i wyniki były dosyć przerażająco zabawne. Trzeba powiedzieć, że jest to choroba, z którą żyją pacjenci, którzy są aktywni zawodowo, aktywni rodzinnie i nie w chwili obecnej leczymy stwardnienie rozsiane, pacjenci nie żyją krócej niż populacja ogólna. Nasi pacjenci, że mogę tak łatwo powiedzieć, wraz z trwaniem swojej choroby, ale wraz z trwaniem życia, zaczynają mieć inne choroby, bo po prostu zaczynają chorować na choroby związane z wiekiem, czyli na ciśnienie tętnicze, cukrzycę, a nie umierają z powodu stwardnienia rozsianego. Także proszę pamiętać, że nie jest to choroba, która zabija naszych pacjentów. Da się żyć, da się prowadzić aktywny tryb życia.